Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy pierwszy odcinek serii GTA Online. I ze mną jest Paweł. Hej, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, GTA Online startujemy. Tak naprawdę na razie są dwie osoby, tak? Plaga plus ja. Wynika to z tego, że mamy napad dwuosobowy. W przyszłości przejdziemy troszeczkę dalej, będziemy mieli napady czteroosobowe, być może pięcio. Nie wiem, czy tam jest taka możliwość. Będziemy musieli to sprawdzić. I wówczas dołączy do nas Mike, dołączy do nas Mariusz. Dokładnie. Dokładnie. Widzę, że puściłeś, tak? Jakieś. Tak, ja już puściłem, to się wczytywało i leci jakaś cutscenka. A, to jest ta ciekawa cutscenka, tak. Ja przy tobie to wygląda jakiś chłopaszek z osiedla, nie? Znaczy, wiesz co, czekaj, masz tą torbę na głowie znowu, czy nie? Nie, nie masz, okej. Okay. Ona się założy po cutscence. No tak. No bo masz bardzo ciekawą torbę na głowie, tak. Mhm. Znaczy, przepraszam, maskę, już powiedziałem od razu, już wszyscy wiedzą. Masz bardzo fajną maskę. Ten koleś jest dziwny. Mówisz ten w białym, czy ten w okularach? Ten w okularach. On jest jakiś przygrzany. Taka niezręczna sytuacja, nie? No bo właśnie nie wiem, czy mam go słuchać, ale zazwyczaj raczej nie słucham tych dialogów. Aha. No chyba, że gram sam, no to tak. Tego tu się akurat nie da przewinąć, ale może zostawmy sobie. No. W razie czego jak ktoś nie słyszy, co tam się dzieje, ponieważ strasznie gadamy, jest oczywiście tekst na dole, jest oczywiście dialog. Co prawda małą czcionką, ale myślę, że się da obejrzeć. Na powiększonym da radę, myślę, bez problemu. Tak jest. A w ogóle on cały czas nawijamy, nic nie. A w ogóle wiesz co mamy tutaj zrobić? Mamy, bo wcześniej mieliśmy przygotowanie tak naprawdę. Te przygotowania akurat nie nagrywaliśmy. Część zrobiłeś z Mike'iem. To chyba była obserwacja, tak? Tyle co widziałem. Wiem, że ty będziesz musiał coś hakować. Super. Przez telefon. Super. Ale jak to wygląda, nie mam pojęcia. Jak to wyjdzie? A czemu gotowy i niegotowy tu jest? Kierowca, ty jesteś niegotowy. A czemu jestem niegotowy? A nie wiem, może coś musisz sobie kliknąć. To wiesz co, na razie są jakieś samouczki się wyświetlają. Informacje. Okay. Ja dostaję jakieś info, co jak mogę zrobić, nie? No to tak ostatnio chyba, jak mieliśmy przygotowanie, też dostawać jakieś informacje, samouczki, mnóstwo informacji. Mhm. Koszty przywódcy? Tyle ci to będzie kosztowało? Wow! Kupa hajsu. Jak mi przykro. Ale dobra, widzę, że tam jest zarobek 46 tysięcy dla mnie później. Zaraz to zmienimy, żeby było porówno. Znaczy nie, bo to jest kwestia, tam jest różnica chyba z tego względu, że ty ponosisz koszta, także... Mhm. Jakby coś nie wypaliło, to obawiam się, że niestety, ale nie jestem w stanie ci zwrócić w chwili obecnej. Zakupimy sobie mieszkanie, bowiem. Aha. No, za 128 tysięcy. Na lepszym mnie niestety nie stać. Mieliśmy plan, dwupunktowy. Tak, udaj się do fabryki. Fabryki. No. Wsiąść do... Tak, wsiąść do Kurumy. Kurumy, aha, dobra. Tak, wejdź do banku i udaj się do skrzynki. I tyle. Znaczy skrytki. Skrytki bankowe, okej. Okay. Tak. Dobra. Gotowy jestem. Ja mam ustawienia. To co, nic nie zmieniać? A co, możesz zmieniać? No, tak, ja mam, wiesz, ja mam koszta, owszem, 12 tysięcy niecałe, ale mam dużo więcej tego hajsu od ciebie. Aha, ustawię no tak. 45, o, akurat na kosztach. Dobra, jak chcesz. No to miałeś, wiesz, wersję przedpremierową. Ja też miałem wersję przedpremierową, niestety, wiesz, nie wyszło. O, fajne stroje. Bierzemy je? Ja sobie chyba zmienię. Bo tu... A, bo ty możesz sobie też zmieniać, dobra. Tak, tak, ja osobno zmieniam. To luz, ja biorę ten. A czemu takie brzydkie? Czemu taką raszplą mam grać? What the fuck? Masz maski też do zmiany, wszystko jest. No tak, ale zobacz jaką maskę muszę wybrać. Taśma izolacyjna albo... Aha, Michael. Ja wszystko mam. Aha, bo ty teraz zmieniasz główną ten chyba, wiesz? Nie, czekaj. Nie, ja tylko u siebie zmieniałem. Masz stroje, później maski i tyle. Michael? No faktycznie, dobra. Nie, bo się wszyscy pogubią teraz. A, bo tu jest styl stroju drużyny. Aha, no właśnie, no to także zmieniłeś mi. Zauważyłem właśnie, bo nie mam teraz... O! Co, ty chcesz buntowników? Pewnie, że tak. Bo kurde,
Dobra, to sobie wezmę znowu tylko tą torbę muszę zdjąć, bo torba ohydnie wygląda. Bez urazy. Styl maski drużyny, postaci? No, może być. O! Zobacz, teraz ładnie wyglądam. Dobra, ja biorę małpkę. To co, lecimy. Dobra, lecimy. Auto jest, wszystko się zgadza. Jak oni wyglądają? Patrz, ostatnio jak robiliśmy przygotowania do tej misji, jak kradliśmy auto. A ciekawe, czy byśmy mieli to auto? Bardzo złe pytanie. Będzie te moje najpierw, a później pojedziemy... A, później fumanie. Tą, którą ukradliśmy. Tak. Tą furę. Dokładnie, torby są, sprzęt jest. To jest moje auto, które kupiłem za pieniądze, ciężko zarobione. A to jest moje auto, które ukradłem. A wsiądę do ciebie może. Pewnie. Pojedziemy do fabryki. A w fabryce czeka Kuruma. I ona jest kuloodporna. No, przyznam szczerze, naprawdę super samochód. Co prawda nie prowadzimy, bo ty go prowadziłeś. Ale widać było, że naprawdę potężna moc. No, zły nie jest. Rwał asfalt, że tak powiem. Ej, całkiem sporo tam zarobimy, mimo wszystko. Jak patrzyłem. O! Oj. No i zarysowałeś, no. No wyjechał. Ale dopiero co woskowałem przecież. Wiesz ty co? Cała praca na marne. No. Najmniej będziemy szybko u celu. To zapierdziela zdrowo. Myślałem, że dzięki tej rysce, wiesz, będziemy szybciej. Aerodynamika, nie? No, poprawiłeś. Wiadomo. Ja mamy tylko jedno życie, także pamiętaj. Okej. Okay. Będę się pilnował. Żebyś mnie zostawił. Musisz do auta. Aha, musisz się zacząć... Chodź. To ty musisz. Czemu ja? W telefonie. Wiem, że jestem z wykształcenia technik informatyka, ale bez przesady. A nie, to chyba jednak ja muszę. Prawda? Czemu on mi wsiadł tutaj? Ty możesz jako kierowca wsiąść? Możesz. Mogę. Okej, dobra. Spoko. To ty będziesz hakować? No właśnie nie wiem, gdzie ta aplikacja niby jest. Ty nie masz w telefonie aplikacji dodatkowej? Nie wiem, a przez Google Play mam pobrać czy co? A weź włącz telefon po prostu. Okej, ja już to mam. Dobra. Dobra, ty jedziesz, a ja sobie lecę. No. No przynajmniej teraz mogę poprowadzić ten pojazd cudowny, o którym mówiliśmy przed chwilą. Okej. Okay. Ale teraz mi się wydaje troszeczkę wolniejszy niż wcześniej, nie wiem dlaczego. Okej, już wiem o co chodzi. Teraz to schakuję. I sobie jedź, tylko mnie tam nie zabij. 3,5 km jeszcze mam, także spokojnie. Taki Snake jest, nie? Z przeszkodami. Jaki Snake jest? Aha! Taka gra prosta? Tak. To przecież to u ciebie na tym... Na twojej perspektywie będzie widać. Tak. 5 ukończone. Okay. Co, już skończyłeś? Więcej tego nie ma. To... O stary, tu jest całkiem sporo tych zadań. Znaczy, druga już jest plansza. To ja mam napaść na bank, tak, a ty będziesz sobie grał na telefonie, na Snake'a. No to super. Znaczy, ty i tak musisz poczekać, nie? Uuu, chciałem skrót zrobić i rozwaliłem. A ja muszę wiertła chyba zabrać. Kurczę, wszędzie mi podjeżdżają. Nie przejmuj się jazdą. Nie tak mnie panie widzisz? Czy nie, widzisz, jak jedziemy? Nie. No dobrze. Tylko ten telefon. No dobrze, nie widzisz. Nie. Skrótów już nie robię. Chociaż tam też będzie trudno. Okay. Dobra, 1,5 km nam zostało. Mam drugie ukończone. Jest jeszcze trzecie. I trzecie wygląda hardkorowo. Nasz radę. Bierze w ciebie. Bierze w ciebie. Nie masz wyjścia, zapłaciłeś 11,5 tysiąca, także sorry. Jestem hakierem. Dobra. Pamiętaj, że od nas zależy naprawdę bardzo dużo. To no, dzięki nam otworzymy możliwość gry. Dobra. Reszcie. Już? Jest. Trzecie. Czwarte. Serio. Mam poczekać, aż zakończy się hakowanie. Dobra. Ja sobie wjadę na parking. Co już? Głowa Lestera tutaj lata. Okej. Okay. Ej, właśnie sobie ubiorę ten. Akcesoria. Okay. Maski. Maskę zmieniasz? No, od razu, znaczy nie, no maskę zakładam, bo mam ściągniętą. To na B się klika.
od razu. Kurczę, dobra. Już? Możemy? Tak, podjeżdżamy. Zabierz obsługę Gierta do banku w... coś tam. Ale to jest bań. Tak jak mówiłem wczoraj, to jest tak powiększony kiosk. Otwórz skarby. Wyciągnij telefon i otwórz ten. To ja. Poczekaj, aż obsługa Wirtua otworzy safe. Otwarte. Czyli? Już? Tak, otwiera się, mam podgląd. O, ja też mam podgląd, widzę, widzę. Ej. Dobra. Załóż maskę. Mam założoną chyba. No, a ty nie masz założony, ty. No. Ty, klikam B i się nic nie dzieje. Musisz potem zobaczyć, możliwe, że po prostu ten. A, G, nie B. Dobra, nieważne, wchodzimy. O, dobra. Gleba! Dobra, weź zajmij się tym kasjerem, może wejdź tam. A ja wejdę do... Zniszcz kamery, gdzie te kamery są tu? Wszędzie. Dobra. Tylko jak strzelamy, to okej. Okay. Okej, okay, narobiliśmy hałasu, nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie, nie szkodzi. Dobra, mam skrzynę. Gdzieś tu kamera jeszcze jest, tu jest jeszcze. Dobra. Ja działam, ty tam obstawiaj wszystko. Uhu, to mi się podoba. Stereo. Dobra, w takim razie ja muszę pilnować. Dobra, to nie jest takie łatwe, powiem ci. Też jest minigierka. Okej. Okay. Dobra, próbuję. No powolutku, powolutku. Stresową sytuację, bo tutaj już zaraz poziomy za spust przypadkiem i co? Woli. Już mam 3/5 zrobione. Już tam na luzie. Dasz sobie radę. Muszę patrzeć, żeby ten... Żeby zastraszanie nie spadło. Dobra, mam. Po prawej stronie mam taki fajny. Otwarte. I co teraz? Nie, muszę kontrolować dalej. To tam... Zawijam się. No nie, co ty zrobiłeś? To samo się włącza. A? Czekamy, tak. Tak, już? Wyjąłem skrytkę. Dobra, to ja prowadzę tym razem. No, och, teraz mi to mówisz? Nie, nie mogę prowadzić, ty jesteś kierowcą. Ej, no dobra. Wsiadaj, wsiadaj. Jedź. Wypierdzielać mi. Dobra, mam. Okej, okay, muszę teraz skupić na jeździe, także wybaczcie, mój komentarz może być słabszy. Tam pewnie do wyboru było, kto hakuje, kto jedzie, ale to nic. Co? Będziemy się tym martwić później. Znaczy przy organizowaniu napadu na... What the fuck? Co tu było, widziałeś? No, widziałem właśnie, z tego wróciło jakoś dziwnie. Spoko, zajmuję się. Teoretycznie mam taki cudowny samochód, a nie powinno się tak dziać. Tak. Czy ja mam zgubić policję, czy nie mam zgubić? Nie uda się do punktu odbioru. Tylko stara się omijać ich. Dobrze. No tam po lewej masz przepust, po prawej też w sumie. O, pięknie. O to chodzi. Robimy to. Ej, naprawdę to zrobimy za pierwszym razem chyba. Zresztą nie wydawało się trudno od początku, ale... No i ci teraz mam wyminąć. Nie ma. Nie ma. O! Trzeba taronować. Sherry! Dobra, Sherry leży. Przydałby się taki samochodzik, przyznam szczerze. No, fajnie. Tak na co dzień, nie? Czy to akurat czteroosobowy, wiesz, dobrze opancerzony? Ej, którędy mam jechać teraz? Ten, a, tutaj prosta. Coś jest. Jest. Helikopter. Kleimy się do niego. Dobra. Mamy to! Pięknie! Co, to już koniec? O, stary, tego się nie spodziewałem, nie? What the fuck? Szybko! Jaka ucieczka w ogóle! Ja pierniczę! Pięknie! Ileż... A to jest tylko 50 ty... Ile tam żeśmy... Aha, 100 tysięcy żeśmy ukradli, tak? Tak. I prosty był, nie? Ale ja nie wierzę, że... Słuchaj... To wygląda jakby na 8 milionów skok. Prościzna, ale helikopter, nie? Wzięli, kurde, no. Magnesy, te sprawy. Naprawdę, porządnie się przygotowali do takiej małej rzeczy. No właśnie, to jest tak troszeczkę... Masz ranne plecy i dłonie, ręce, znaczy, chyba. Podejrzewam, że Lester dużo więcej zarobi na tym, tylko nam tak urzucił. No właśnie. Niestety. Ja ciekaw, czy to auto możemy wziąć jeszcze. Może się odblokuje. No, zaliczono. Szybko poszło. A, w końcu mam platynę. Potencjalny łup? Faktyczny łup, 115, okej. Okay. Daj. Niestety 45% ktoś mi dał. 63 dostałem. Da się, da się. Co? Poniżej 5-6%. Nikt nie zginął. 5 minut mogliśmy to ten zrobić.
Okej. Okay. Za pierwszy raz. O, no. Patrz, no, fajnie. Spoko premia. Mi się podoba. 155 tysięcy? No, 163. Dostaliśmy po stówce gratis. No to fajnie, ale zrobiste. Super, super. Znaczy na pewno będę kupował apartament w tym momencie, tak? Jeżeli będę miał możliwość. Tam 200 tysięcy kosztuje najtańsze, tyle co pamiętam, tak? Tak, ten co ja mam. No. Ten co ja mam jest za 200, jest bardzo w porządku. Dokładnie, także myślę, że będę musiał zainwestować. Piweczko, i o to chodzi. Znaczy nie, mam 150 tysięcy w tym momencie, tak? Spoko, zrobimy kolejne. Jest jeszcze 50 tysięcy i będzie dobrze. No. No i jesteśmy. Poszło? Hehe. No elegancko. A, czekaj, wiesz co, zdeponujmy sobie może kasę? Wiadomo, wiadomo. Nie chciałem przypadkiem zginąć. Byłoby nieciekawie. A przy sobie mam 63. Mimo wszystko. Stówka na konto pewnie poszła od razu. No. A to wygląda. Okej. Okay. Tak, tak. Faktycznie. Tak 166 tysięcy. No, tak. Powiem ci szczerze, bardzo prosty był tak naprawdę. Tak, ale przede wszystkim na początku troszeczkę emocjonujący, bo nie wiadomo co się będzie działo. No. Ale nawet prosto, prosto. Mogłeś, wiesz co, powiem ci szczerze, mogłeś nawet nam dać wyższy poziom. Zamiast normalny. No. Można było skoczyć na przykład na wyższy, było wtedy więcej pieniędzy, więcej punktów. Możemy Trevor do mnie dzwonił. Razem. A do mnie Brucey dzwonił. Okej, okay, więc mamy to. To w zasadzie tyle na dzisiaj, prawda? Ile czasu nam minęło? No niewiele, niewiele. Minęło 7 minut, ale o. Napad jest gotowy, no nie? Napad jest gotowy, no dobra, okej. Okay. No to w takim razie właściwie okay. Na tyle dzisiaj. Następnym razem już będziemy mieli całą ekipę, czyli tak naprawdę czteroosobowa ekipa najprawdopodobniej. Już konkretniejsze napady, konkretniejsza kasa. Chociaż nie powiem szczerze, ta akurat też mi się bardzo podoba. Wcale nie było źle. Wcale nie było źle. Dokładnie. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Cześć.